Dzień dobry, baranki. Witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczymy sobie, co w pracy, co w relacjach, jaka będzie rada od kart. No i oczywiście zaczniemy od energii ogólnej. Jeżeli któryś baranek byłby zainteresowany jakimś pytaniem do moich kart, no to zapraszam do prywatnego kontaktu. Mail jest pod filmem. Prześlę wtedy wszystkie niezbędne informacje, jeśli chodzi o czytania. No dobra, zobaczmy. Energia ogólna na ten tydzień zbliżający się, tak? To jest tak, cztery monety. Cztery monety mówią o tym, że będziecie mieć poczucie bezpieczeństwa w tym tygodniu. Być może niektórzy z Was będą oszczędzać, być może będziecie inwestować w coś, aczkolwiek nie będzie tutaj podejmowania jakiegoś ryzyka. Raczej powiedziałabym, że będziecie się trzymać tego, co macie, raczej nie będziecie nic zmieniać, jeśli chodzi o pracę czy relacje. Więc myślę, że tutaj dosyć bezpiecznie będziecie postępować. Zobaczmy, co w pracy w takim układzie. W pracy powiedziałabym, że dwójka mieczy i dziewiątka monet. No, jakieś niezdecydowanie. Być może będziecie się zastanawiać nad jakimiś, no właśnie, będziecie chcieli, ja bym powiedziała, rozwinąć bardziej skrzydła. Jeżeli macie własne przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo na przykład, czy po prostu własną firmę, własną działalność, no to możecie myśleć o jakichś kupnach, sprzedaży. Być może tym się zajmujecie po prostu, na przykład rynkiem nieruchomości. Albo sprzedajecie, nie wiem, samochody na przykład. Więc gdzieś tutaj może być coś takiego. Natomiast no, ta dwójka mieczy mówi o takim niezdecydowaniu, o tym, że nie podejmujecie jakiejś decyzji. No i faktycznie, no, łącząc to z tą czwórką monet, która mówi o tej stabilizacji, o tym bezpieczeństwie i braku takiego ryzyka, ryzykowania po prostu na przykład w inwestycjach, no to tutaj faktycznie no, pojawia się to, że nie będziecie pewni. Być może to będzie się na przykład to, w co byście chcieli iść, inwestować w coś, no to może się wiązać z jakimś ryzykiem, stąd nie będziecie go podejmować w tym tygodniu. Będziecie się zastanawiać, analizować pewne sytuacje, być może będziecie czekać na więcej danych, żeby mieć większą pewność, że jest to bezpieczna na przykład inwestycja, że to, co chcecie, na to, nad czym się zastanawiacie, jest bezpieczne, żeby nie naruszyć własnych finansów, czy no, nie naruszyć no, tej strefy bezpieczeństwa, takiego komfortu dla Was, jeśli chodzi o tą pracę. Więc myślę, że tutaj o to może chodzić. Oczywiście, jeśli pracujecie dla kogoś w jakiejś tam firmie, no to tutaj też jakieś niezdecydowanie z powodu jakichś być może propozycji. Być może tutaj też chodzi o rozwinięcie finansowe, o na przykład jakiś projekt, ale też nie będziecie podejmować jakichś takich ryzykownych decyzji. Raczej wszystko stabilnie będziecie się starali, także raczej tu będziecie, myślę, przeciągać w czasie. No jest pokazane to niezdecydowanie, raczej to, że musicie się zastanowić nad czymś, rozważyć jakąś propozycję ewentualnie, rozważyć jakieś zlecenia, żeby właśnie nie ryzykować, żeby nie ryzykować utraty na przykład płynności finansowej czy utraty w ogóle pieniędzy, relacje. Piątka mieczy i dziesiątka monet. No, piątka mieczy mówi o tym, że może się wydarzyć coś takiego, co będzie mówiło, co będzie świadczyć o jakiejś takiej porażce, klęsce. Czy wy to tak odbierzecie? Czyli coś może pójść nie po waszej myśli, na przykład w tym tygodniu. Coś może się takiego wydarzyć, związanego z rodziną przede wszystkim. Tu bym stawiała rodzina, przyjaciół. No to tutaj coś, co Wam się nie spodoba. Być może ktoś odwoła jakieś spotkanie, być może rodzinne, powiedzmy. No tutaj pojawia się takie właśnie poczucie klęski, niezadowolenia z jakiejś sytuacji. Być może jesteście z kimś w konflikcie, na przykład z kimś z rodziny, z kimś z przyjaciół, może z partnerem, i tutaj też no, pojawiają się takie kwestie rozczarowania, kwestie tego, że nie możecie się dogadać, nie możecie po prostu razem. No, na przykład dogadać się co do kwestii finansowych, jeśli chodzi o rodzinne jakieś tam kwestie, powiedzmy, nie wiem, spadkowe albo jakieś tam jeszcze inne oszczędności. Może ktoś, jakiś senior w rodzinie chce komuś przekazać jakąś darowiznę albo coś takiego i po prostu tutaj, czy jakieś spadkowe sprawy, tak jak powiedziałam. No i tutaj jest jakaś
No, jakieś niedogadywanie się. Każdy chce, każdy przyciąga na swoją stronę, tak jak te kwestie, ale tak naprawdę nikt tutaj nie jest zwycięzcą. Karta piątki mieczy zawsze mówi o tym, że niby ktoś komuś wbijał nóż w plecy, ale tak naprawdę to jest porażka dla obydwu stron, więc nie dochodzicie do jakiegoś porozumienia tutaj. Mocno trzymacie się być może jakiejś strony, ciężko was jest przekonać do czegoś, być może z kimś, tak jak mówię, jesteście skonfliktowani, może macie jakieś nieporozumienie, powiedzmy nawet było, i czy wydarzy się, i wy mocno się trzymacie jakiejś strony, mocno się trzymacie jakiegoś swojego zdania, nie chcecie popuścić, i stąd tutaj mogą być jakieś nieporozumienia, bym powiedziała. Właśnie w rodzinie czy w relacjach. Jeśli pytacie, czy kogoś możecie poznać w tym tygodniu, raczej myślę, że nie. No i rada. Piątka buław, walcz o swoje. Walcz o swoje, nie pozwól sobie wejść na głowę. Walcz o swoje, trzymaj się tego, co uważasz za słuszne, za stosowne i tego broń. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, byczki. Witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Czas bardzo szybko leci. Już połowa kwietnia. Zobaczymy sobie, co w pracy, co w miłości, relacjach, jaka będzie rada. Jeżeli któryś byczek byłby zainteresowany jakimś pytaniem do moich kart, no to zapraszam do kontaktu prywatnego na maila. Mój mail jest pod każdym filmem. Zaczniemy od energii ogólnej na ten zbliżający się tydzień. Zobaczmy. Piątka monet. Piątka monet mówi o jakimś niedostatku, o braku, o jakichś na przykład takich sytuacjach, no powiedziałabym, związanych z brakiem pieniędzy na przykład, z brakiem, być może, z zamartwianiem się, jeśli chodzi o pracę, z martwieniem się o to, co może się wydarzyć, więc takie zamartwianie się bardziej o kwestie finansowe, czy na przykład jakieś zwolnienie z pracy tutaj, czy coś się nie układa w pracy. Możliwe oczywiście jakieś takie braki, oziębienie w relacjach, więc też tutaj takie poczucie bynajmniej. Zobaczmy, z czym to może być bardziej związane, jeśli chodzi o pracę, co w pracy. Pazik mieczy i as monet. Myślę, że to nie dotyczy pracy, a jeśli dotyczy, to są takie wasze odczucia. Natomiast, no co prawda jest tu pazik mieczy, więc on może być taki trochę chłodny, więc tutaj to może być jakieś takie wasze odczucie, natomiast nie pokrywa się z tym, co karty pokazują. Nie musicie się martwić o to, że stracicie pracę. Tutaj pokazują się, powiem szczerze, nowe początki tak naprawdę. Pokazują się jakieś nowe możliwości bardziej w takim kontekście, więc nawet jeżeli coś tutaj się nie układa w tej pracy, martwicie się o to, no to karty wam i tak dobrze mówią, że nawet jeżeli będziecie coś zmieniać, to nie musicie się martwić, są pokazane naprawdę nowe początki, nowe możliwości, nowe szanse, nowe zlecenia, jakieś pieniądze. Nie mówię o dużych pieniądzach. Coś zaczynane od początku, więc naprawdę są dobre perspektywy, mimo wszystko. Nawet jeśli w tym tygodniu zostaniecie zwolnieni, to myślę, że szybko w tym tygodniu też coś znajdziecie tak naprawdę. Tutaj są pokazane te oferty i tak jak mówię, obydwie karty mówią o nowych możliwościach, o tym, że naprawdę jest szansa na zarobienie pieniędzy, tak jak mówię, niedużych, ale jakiś zawsze, więc źle nie jest. Pazik mieczy, no właśnie, pazik mieczy mówi o takim może być dokształcaniu się, douczaniu się jeszcze, więc może to was martwić, może, tak jak mówię, zmieniliście stanowisko pracy, zmieniliście w ogóle pracę, być może właśnie martwicie się o te mniejsze zarobki, ale może dajcie trochę czasu, dajcie szansę na to, żebyście mogli pokazać, co potraficie, jacy wartościowi jesteście. Więc tutaj też myślę, że nie musicie się na razie martwić o to, bo możecie się martwić o to, że mało zarabiacie. No nie jest pokazane dużo pieniędzy, natomiast no, pokazuje się to jako początek, więc całkiem dobrze, tak? No trudno, żeby od razu wskakiwać, jak się idzie do nowej pracy czy na nowe stanowisko, no w rolę dyrektorską czy prezesowską. Raczej tu jest, karty pokazują, że zaczynacie od nowa, coś nowego, jakieś nowe pomysły, nowe przedsięwzięcia, nowe szanse. No powiem szczerze, szanse też na jakieś, tak jak mówię, jakieś szkolenie, dokształcanie się, na jakąś naukę, rozwój, na zarobienie jakichś pieniędzy. Być może się będziecie czegoś uczyć, jakiegoś fachu na przykład, ale
czegoś, co wam przyniesie zysk, tak jak mówię. Na początek, no w tym tygodniu mały, ale jakiś zawsze. Więc jakieś szanse, możliwości się w pracy pokazują. Jeżeli pracujecie, nie zmieniacie nic w pracy, no to tutaj też jakieś są szanse na jakąś premię, są szanse na jakieś dodatkowe pieniądze, być może dodatkowe zlecenie jakieś, może będziecie się uczyć, pracować możecie, a uczyć się możecie czegoś, no, żeby później sobie coś zarobić z tego, na przykład z tego szkolenia, które na przykład się uczycie, czy które kontynuujecie. Więc choć mam wrażenie, że raczej tu chodzi o początek, a więc coś, co zaczynacie. Także myślę, że patrzycie bardzo perspektywicznie przed siebie i tutaj chcecie się rozwijać. No, jest to pokazane właśnie. I są szanse na pieniądze, więc myślę, że tutaj, tak jak mówię, no nie trzeba się, chyba że martwicie się tym, że na przykład jakieś zlecenie wykonujecie i mało zarabiacie. No to tutaj, w tym tygodniu faktycznie jest tak pokazane. Mało, ale tak jak mówię, zawsze coś. Nie jest tak, że nic. Więc jest to pocieszające. Natomiast nie oznacza, że w następnym tygodniu będzie tak samo. Może będzie lepiej. Jeśli chodzi o relacje. Trójka buław i cesarz. No to tutaj faktycznie możecie się też martwić o jakąś relację. Prawdopodobnie partnerską. Chodzi o partnera, może chodzić też o ojca. Więc możliwe tutaj jakiś wyjazd. Być może no, partner gdzieś wyjeżdża na przykład. Gdzieś jakieś rozstanie się pokazuje, tak? Na jakiś czas oczywiście, nie mówię, że na stałe. Tu nie ma kart takich, które mówią o rozstaniu na zawsze. Tylko raczej w kwestiach bardziej wyjazdowych bym powiedziała. Więc tutaj takie raczej, może w jakiejś odległości od siebie mieszkacie, stąd też jakieś zmartwienia z tym związane, że się nie widzicie, nie możecie pogadać. W każdym bądź razie, dla niektórych z Was, jeśli pytacie, czy kogoś poznacie, no powiem szczerze, że jest szansa, ale bardziej bym stawiała, że nawet jeśli to osobę, która jest w relacji już jakiejś, no i to może też być dla Was na przykład jakimś zmartwieniem, tak? Być może. Natomiast jeśli mówimy tutaj o relacjach, w których jesteście, no to faktycznie pokazuje się tutaj jakaś podróż, ale to może mówić też o tym, że chcielibyście gdzieś wyjechać, ale może na przykład sprawy finansowe nie pozwolą na to. Możecie się czymś martwić w tych relacjach, tak jak mówię, jakimś wyjazdem. Możliwe, że ogólnie dobre perspektywy się pokazują przy tym waszym partnerze, więc możliwe, że będzie całkiem dobrze. Być może ta piątka monet wskazuje na to, na wasze odczucia, że wy może tak coś odczuwacie, że ktoś jest wobec was chłodny. Cesarz to jest faktycznie taka osoba, która jest taka dominująca. To jest bardzo inteligentny mężczyzna, natomiast on nie potrafi pokazywać tych uczuć, tak? On jest taki, może powiem tak, ogólnie może być osobą powściągliwą, no jest osobą taką ułożoną, doświadczoną, może być starszą osobą od was, tak? Natomiast to nie jest taka osoba wylewna, która, tak jak mówię, no na każdym kroku przytuli czy pocałuje, tak? Raczej jest osobą taką powściągliwą i osobą, która tych uczuć, no może czasem wykaże, czasem nie i może to was też martwić, że no nie wiem, że może coś się dzieje nie tak na przykład w tej relacji. Ja tutaj nie widzę, żeby się działo coś nie tak. Moim zdaniem ta relacja ma dobre perspektywy, jeśli chodzi o to i tutaj nawet powiedziałabym, że raczej widzicie, że to się dobrze rozwija, więc myślę, że całkiem fajnie w tym tygodniu będzie, jeśli chodzi o te relacje z waszym partnerem. Mówię, może gdzieś będziecie się zastanawiali nad jakąś podróżą, wycieczką, a może w ogóle jakieś plany będziecie snuć długookresowe na przykład. Rada. No, trójka monet, współpraca, czyli żebyście się dogadywali z innymi, żebyście współpracowali, że dzięki współpracy możecie dalej dojść niż pracując na przykład w pojedynkę. Więc stawiajcie na rozwój, stawiajcie na właśnie rozwijanie siebie, stawiajcie na współpracę tutaj na przykład z partnerem. Nie odcinajcie się, broń Boże, od niego, tylko właśnie rozmawiajcie i po prostu działajcie razem, wspólnie. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry bliźnięta, witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczymy sobie, co w pracy, w relacjach, jaka będzie rada od kart. Jeżeli któryś bliźniaczek
byłby zainteresowany pytaniem do kart, no to zapraszam do kontaktu prywatnego. Mail jest pod moim filmem. Zaczniemy od energii ogólnej. 8 buław. 8 buław. No to powiedziałabym, że w tym tygodniu będzie się u Was działo, bliźnięta. Tutaj może być dużo komunikacji, dużo spotkań, dużo rozmów, dużo może być zleceń klientów. No tutaj po prostu jest szał ciał, tak? Co się dzieje. Mogą być jakieś podróże, być może ktoś z Was będzie gdzieś wyjeżdżał, czy służbowo, czy prywatnie, czy w ogóle, nie wiem, w jakichś innych celach. W każdym bądź razie jakieś randki, spotkania, jakieś flirty tu się pokazują. Więc no, dużo się będzie działo. Ten tydzień może Wam bardzo szybko zlecieć. Zobaczmy. Praca. Praca. Karta świata i rycerz. Rycerz kielichów. Karta świata. No, perspektywy, powiedziałabym. No, z tą ósemką buław może być tak, że faktycznie być może będziecie gdzieś podróżować właśnie nawet za granicę, jeśli chodzi o pracę waszą. Tutaj możecie dostać jakąś propozycję właśnie wyjazdu. Być może po prostu pracujecie dla jakiejś tam firmy, nawet zagranicznej, więc to też tutaj gdzieś może być pokazane i stąd te kontakty z ludźmi. Więc tutaj może być też nawet przez internet jakieś kontakty, jakieś zlecenia, rozmowy, jakieś podpisywanie umów. No tutaj takie miłe, powiedziałabym, kwestie, miłe rzeczy. Być może jakaś propozycja współpracy właśnie z kimś z zagranicy, albo będziecie bardzo mocno rozwijać swój biznes. Bardzo dobre karty na pracę. Powiedziałabym, że no, mogą być tu jakieś takie niespodzianki, jakieś takie miłe gesty. No, ktoś może wyjść z jakąś propozycją, inicjatywą tutaj, jeśli chodzi o tą pracę waszą. Jeżeli nie, jeżeli pracujecie tutaj, no to może być dużo zleceń, dużo kontaktów, no, dużo spotkań takich biznesowych, tak ogólnie powiedziała. Być może pracujecie nad jakimś projektem, no to może być tutaj też dużo może się dziać po prostu. Natomiast dla niektórych może być sytuacja taka, że będziecie zakończać jakieś projekty, zakończać jakąś współpracę, ale na przykład dlatego, że pojawiają się kolejne, tak? Więc wiadomo, no trzeba kończyć jakieś zlecenia, żeby móc zaczynać nowe. Więc tutaj nowe umowy, nowe podpisywanie jakichś kwestii, no tak jak mówię, wszystko może się bardzo szybko dziać, to wszystko w takim biegu, może być tego dużo. Więc myślę, że mogliście trafić na też na dobry, ten tydzień może być dobrym czasem do rozwijania się w pracy, do duże możliwości się pokazują przed Wami, powiedziałabym. Oczywiście dla niektórych, tak jak mówię, zakańczania czegoś, jakichś, mówię, kontaktów, jakichś zleceń, jakichś projektów, ale dla innych wręcz odwrotnie, rozwój, ogromny rozwój. A poza tym, no to zakończenie nie oznacza też źle, tak? Coś kończymy, żeby móc zaczynać coś na nowo, więc tutaj też się to pokazuje bardzo dobrze. Relacje. Słońce. I rydwan. No to w relacjach powiem szczerze, że też bardzo dobrze. Macie bardzo dobre czytanie na ten tydzień. I tutaj, jeśli chodzi o relacje, no to też powiedziałabym, że dzieci mogą być istotne. Jakieś, tak jak mówiłam, spotkania, komunikacja, randki. Jeśli pytacie, czy kogoś spotkacie, poznacie, tak, jest ogromna możliwość, że tak będzie. No, że będziecie zadowoleni w ogóle. Tu się pojawia, no, słońce, tak? Jeszcze przy rydwanie. Czyli, że wszystko się udaje, że wszystko jest dobrze, że partner, macie fajną współpracę na przykład z partnerem. Współpracujecie, razem realizujecie wspólne cele. Jest wam dobrze, jesteście dopasowani. Tutaj z dziećmi też, jakaś może podróż, jakiś wyjazd. Z partnerem również może być wyjazd, podróż. W każdym razie ogólnie wasze zadowolenie, tu się dużo dzieje. Tak jak mówiłam, szybki tydzień, no, rydwan też mówi o szybkości, więc no, więc mówię, ten tydzień może wam szybko zlecieć, ale bardzo dobrze, jeśli tutaj jakieś spotkania, jakieś z znajomymi, z rodziną, jakieś kontakty, wyjazdy, może ktoś do was przyjedzie, może wy, no tak jak mówię, może się umówić ze znajomymi gdzieś, może ich zaprosicie do siebie. Dużo się dzieje w tym tygodniu, w relacjach bardzo dobrze. Rada. No, królowa monet, stabilizacja, powiedziałabym, więc trzymajcie się tego, co macie, stabilizacji. Jeżeli tutaj mówimy o pieniądzach, o pracy, to rozwijajcie się. Faktycznie, no, królowa monet wskazuje na to, że macie dobrą sytuację w tym tygodniu i nie ma jakichś tutaj braków. Raczej jest, powiedziałabym, bardzo stabilnie i dobrze.
Także myślę, że ta stabilizacja będzie ważna w tym tygodniu. A jeśli mówimy o rodzinie, to karta królowej monet również wskazuje na rodzinę, ale też w bardzo pozytywnym aspekcie. Więc tutaj dbajcie po prostu o rodzinę, o pracę. Pilnujcie tej stabilizacji po prostu, którą macie, tego bezpieczeństwa. Myślę, że jest Wam w tym tygodniu bardzo dobrze. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Raczki. Witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczymy sobie, co w pracy, co w relacjach, jaka będzie rada. Jeżeli któryś Raczek byłby zainteresowany pytaniami do moich kart, no to zapraszam do kontaktu prywatnego na maila. Mój mail jest pod każdym filmem. Zaczynamy od energii ogólnej tygodnia. Trójka mieczy. Jakieś rozczarowanie, coś się nie uda, coś nie wyjdzie, ktoś was zrani, czy słowem, czy no po prostu zrobi coś, co będzie w jakiś sposób dla was przykre. Mogą się pojawić tutaj łzy, tęsknota, rozpacz, zdrada. No więc takie przykre aspekty, powiem szczerze, ale zobaczmy, z czym to może być związane w takim układzie. Co tu może się takiego wydarzyć? Praca, umiarkowanie. I królowa mieczy. No powiem tak, jeśli chodzi o pracę, no to tutaj mogą być jakieś takie, może nie tyle zaskoczenia, co karta umiarkowania mówi o tym, że w pracy jest spokój, cisza, że nic się takiego nie dzieje. Być może brak zleceń, może po prostu ogólnie taka stabilizacja, natomiast może być tak, że ktoś bierze urlop wolny w pracy. Natomiast no ta królowa mieczy, ona taki może wprowadzić delikatny chaos, powiedziałabym, choć nie do końca chaos, tak, ale może zaburzać gdzieś wasz ten rytm taki właśnie tego spokoju, więc stąd może być jakaś nerwówka trochę w tej pracy. No, ta trójka mieczy, tak jak mówię, może Wam to po prostu się nie podobać. Być może jakaś kontrola w pracy na przykład. Może ten urlop zostanie przerwany w jakiś sposób, albo po prostu szefowa nie wyrazi zgody na urlop. Też tak może być. Może jakieś tutaj będą decyzje ważne, urzędowe w tym tygodniu, jeśli chodzi o pracę. Ja bym powiedziała, że możecie się bardzo przejmować czymś. Być może troszeczkę na wyrost, niektórzy z was. Powiedziałabym, że możecie na przykład w pracy, nie każdy pójdzie na urlop, ale jeżeli ktoś nie pójdzie, no to powiedziałabym, że tutaj możecie załatwiać jakieś sprawy związane z urzędem. Możecie coś załatwiać, jakieś na przykład pozwolenia w pracy, możecie mieć spotkania z urzędnikami, tu mogą być spotkania z osobami takimi oficjalnymi, więc możliwe, że coś tutaj będziecie załatwiać, ale powiedziałabym, że to tak będzie przebiegać bardzo łagodnie, natomiast z waszej strony łagodnie, natomiast no coś mimo wszystko będzie budziło w was niepokój i rozczarowanie. No być może no coś tutaj nie wyjdzie. Może niektórzy z was będą brali urlop po to, by pozałatwiać jakieś sprawy urzędowe. Może macie jakieś wezwanie na coś, denerwujecie się po prostu tym wezwaniem do jakiegoś urzędu, coś trzeba wyjaśnić. No i tutaj bierzecie wolny sobie dzień, żeby po prostu na przykład porozmawiać, wyjaśnić jakieś kwestie z tym związane. Królowa mieczy może być szefową. Tak jak mówiłam, może gdzieś tam wam troszeczkę w tym tygodniu no, nakazywać, rozkazywać, tak, mówić, wydawać polecenia, wiadomo, i może zaburzać to wasz taki spokój, bym powiedziała, więc stąd może jakieś takie poddenerwowanie z waszej strony. Zobaczmy relacje. 8 mieczy i słońce. Powiem tak. 8 mieczy, no właśnie, nie dopuszczacie innych osób do siebie. Strasznie mocno się trzymacie swojego zdania, swoich decyzji, swoich postanowień w relacjach. I tutaj nie chcecie jakichś, powiedziałabym, nie chcecie dochodzić do jakiegoś konsensusu, do jakiegoś rozwiązania, bo tutaj pojawiają się jakieś kwestie, tak jakbyście sami chcieli walczyć na przykład o pewne sprawy, sytuacje czy osoby i nie wiem, nie dopuszczacie na przykład do siebie innych rad. Ktoś wam może chcieć coś poradzić, doradzić w jakichś kwestiach i wy, owszem, wysłuchacie, ale i tak swoje zrobicie. No więc takie może być troszeczkę trudny dzień, jeśli chodzi o negocjacje. Być może wydarzyło się coś przykrego i stąd wasze takie podejście do tej sprawy czy do danej osoby. Natomiast
No, pokazuje się takie zamknięcie właśnie na negocjacje, na rozmowy w tym tygodniu. No, tak jakbyście nie chcieli. Pokazuje się jakieś okazje, szanse koło was. Tak jakby na przykład, nie wiem, ktoś chciał, zapraszał was na randkę, a wy mimo wszystko odcinacie się od tej osoby, albo po prostu się nie zgodzicie, albo nie będziecie zadowoleni z tej propozycji, więc gdzieś tutaj jakieś niezadowolenie wasze się pokazuje, jakieś rozczarowanie. No, może ktoś próbować na was wpływać, ktoś może chcieć z wami rozmawiać o różnych kwestiach, chce sobie wyjaśnić na przykład, ale wy tak jakby mocno idziecie w zaparte i nie chcecie, no nie chcecie się. Nie chcecie się angażować w coś po prostu na tej zasadzie. No, jakieś tutaj szanse są. Tak jak mówię, tak jakby ktoś na siłę próbował się do was dobijać, pukał wam do drzwi, a wy nie chcecie otworzyć. Tak to wygląda tutaj, jeśli mówimy o nowych relacjach. Natomiast no, jeśli chodzi o stałe relacje, no to tutaj też coś może być niedogadane, coś możecie przeżywać, jakieś kwestie, może wam partner coś powiedział na przykład, albo coś i tutaj no, zamykacie się na jakieś właśnie propozycje, na szanse. Na przykład wyjazdu gdzieś. Jakoś ciężko z wami się porozumieć w tym tygodniu. Karta rada, Rydwan. No, powiedziałabym, idź do przodu. Idź do przodu. No i przede wszystkim tutaj zadbaj o to, żeby mieć kontrolę nad wszystkim, żeby wszystko było tak sprawnie raczej zrobione. Mam na myśli to, żeby może faktycznie wyjść z tej skorupki takiej, którą pokazuje te 8 mieczy i rozmawiać z ludźmi, negocjować, czy z partnerem, tak, negocjować pewne rzeczy i lepiej na tym wyjdziecie po prostu, jak dobrze poprowadzicie pewne rzeczy, niż jak się będziecie zamykać na coś. Rydwan to jest raczej takie otwarcie i bieg do przodu, pęd. Ale tak jak mówię, mądry, mądry pęd. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Lwy. Witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczymy sobie, co w pracy, w miłości, jaka będzie rada od kart. Jeżeli któryś lew byłby zainteresowany pytaniem czy pytaniami do moich kart, to zapraszam do kontaktu prywatnego na maila. Mail jest dostępny pod każdym moim filmem. Zaczynamy od energii ogólnej. Jeśli chodzi o energię ogólną, 8 mieczy. 8 mieczy mówi o takim zamknięciu, o takiej pułapce myślowej, o takim izolowaniu się troszeczkę od innych osób, o tym, że ciężko może być z wami w tym tygodniu rozmawiać, negocjować. Macie swoje przekonania, swoje jakieś tam wartości, swoje myśli przede wszystkim i idziecie właśnie tym tokiem myślenia, który sobie obraliście. Natomiast nie chcecie nikogo słuchać, nie chcecie niczyich rad. Oczywiście wysłuchać możecie, natomiast niekoniecznie będziecie się chcieli nimi kierować, czy nie będziecie ich brać pod uwagę na przykład przy waszych ocenach, czy jakichś tam wyborach. Więc tu jest takie pokazane troszeczkę taka izolacja. No, zobaczymy, z czym to może być związane. Praca. 7 monet. I trójka mieczy. No. Tutaj pokazuje się, że niektórzy z was mogą być na jakimś urlopie wolnym, jeśli chodzi o pracę, lub w ogóle niezadowolenie z jakiegoś urlopu, przestoju, więc możliwe, że faktycznie macie swoje jakieś tam myśli, swoje zamiary, może już obmyślacie też inną strategię, być może jesteście na umowie zleceniu na przykład i po prostu stąd to oczekiwanie, albo czekacie na jakieś zlecenia, na jakieś usługi, no na coś, żeby coś się zaczęło dziać w tej pracy i tu jest pokazane rozczarowanie, więc stąd może wasze przemyślenia, może nie chcecie nikogo słuchać w tych kwestiach, słuchacie tylko siebie, swoich myśli, swoich jakichś tam powiedzmy przekonań, czy tego, co sobie tam poukładaliście na przykład w głowie. Natomiast no, w pracy ogólnie powiedziałabym przestój. Przestój, który może na was wpływać negatywnie, to znaczy właśnie powodować u was negatywne myślenie, jakieś rozczarowanie. Tak jak powiedziałam, jakiś urlop, być może ktoś was zmusi do urlopu, tak? Szef każe wam wybrać urlop, nie będzie wam to na rękę, więc stąd tutaj też pokazuje się ta trójka mieczy przy tym, że jakieś niezadowolenie z tego powodu. Rozczarowanie, może coś nie przychodzi, jakaś oferta, może złożyliście jakieś podanie o pracę, może złożyliście jakiś, nie wiem, nawet przetarg, w zależności od tego, czym się zajmujecie, może z
jakieś zapytanie do kogoś, ewentualnie o jakiegoś klienta, czekacie na odpowiedź i to nie przychodzi, gdzieś rozczarowanie, jakaś frustracja może się pojawić w pracy. Ogólnie może się coś nie rozwijać też. Tu jest długi okres czekania w tym tygodniu, więc tak jakby coś się nie działo, nie szło do przodu na przykład. No i to rozczarowanie w tym tygodniu czymś, może atmosferą w pracy, może po prostu tymi zleceniami, że nie ma ich tyle, że tu jest taki zastój, przestój, trzeba długo czekać na jakąś odpowiedź. No nic się takiego nie dzieje i stąd może jakieś właśnie, tak jak mówię, jakaś frustracja w was, może jakieś takie czarne myśli mogą się w was uaktywniać, myślę, że to może być w związku z tym właśnie, że albo coś tutaj nie idzie, albo coś, co planowaliście, coś, co wdrożyliście, po prostu nie przynosi oczekiwanych rezultatów, lub za długo trzeba czekać po prostu na ten rezultat, jakikolwiek by on nie był. Wszystko zależy, wiadomo, od tego, jaką macie sytuację po prostu zawodową. Ale ogólnie pojawia się przestój, zastój, rozczarowanie, tak jak mówię, coś może nie przychodzi, jakaś oferta może nie przychodzić. Stąd kombinujecie, myślicie, zastanawiacie się, relacje, piątka monet i ósemka monet. No powiedziałam takie dwie trochę przeciwstawne karty. Piątka, no to takie poczucie, choć z drugiej strony właśnie, no poczucie takiego chłodu, poczucie takiej bezradności, poczucie, że nic się nie dzieje w relacji, że dzieje się źle wręcz. Macie takie odczucie, że może jest jakiś brak, że partner nie interesuje się wami tak, jakbyście chcieli. Ale zastanawiacie się, obmyślacie, jak tutaj zrobić coś, żeby on no, zwrócił uwagę, żeby ocieplić trochę waszą relację. Widać, że staracie się, że chcecie coś tutaj, że tutaj się, mimo tego, iż wydaje się, że jest źle, to tutaj widać mocną pracę nad tym, zaangażowanie. Pytanie, czy wasze, czy partnera w to, żeby tutaj coś się ociepliło, żeby było lepiej, żeby było fajniej, no, żeby być może nie rozmawiacie ze sobą, więc tutaj też może to wynikać z waszych jakichś, tak jak mówię, no ta ósemka, w końcu pojawia się ósemka mieczy, więc może to wynikać z waszych jakichś tam przekonań albo z tego, że no, idziecie w zaparte na przykład, nie chcecie sobie. Nie chcecie, żeby partner coś tam powiedział czy ingerował w coś. No, no różne mogą być tutaj sytuacje i kwestie. W każdym bądź razie być może z waszej strony jest to zamknięcie pokazane, stąd odczucie chłodu, tak? Może nie zauważacie tego, że tak naprawdę to wy się zamknęliście na partnera, że te rozmowy tak zbiegają o niczym, że nie można z wami negocjować, rozmawiać w tym tygodniu i po prostu ktoś tu mocno pracuje nad tym, żeby poprawić to wszystko, żeby to wszystko zaczęło fajnie funkcjonować, żeby ta relacja się poprawiła. Ktoś tu się stara, ktoś tu jest zaangażowany i ktoś chce. Pytanie, kto? Mam wrażenie, że niekoniecznie wy. Jeżeli pytacie, czy kogoś poznacie, myślę, że w tym tygodniu nie. W tym tygodniu raczej bym powiedziała, że zamykacie się na jakieś relacje. Tutaj raczej, tak jak mówię, ktoś mocno pracuje nad tą swoją relacją, nad sytuacją, ale nie wiem, czy to jesteście wy tak naprawdę, bo raczej stawiałabym na partnera, że on się stara. No dobra, a jaka jest rada? Pazik, monet. No właśnie. Pazik może sugerować jakiś nowy początek, żeby zacząć wszystko od nowa, żeby właśnie podejść do pewnych kwestii na nowo, z takim nowym tokiem myślenia, ale takim rozwojowym. Więc zarówno o pracę mogłaby to rada być dobra, jak i jeśli chodzi o wasze relacje. O relację miłość, tak? Więc tutaj też, żebyście się otworzyli na nowe, żebyście korzystali z szans, okazji, jakie się nadarzają. Jeżeli partner przychodzi i chce porozmawiać, to dajcie mu tą szansę, porozmawiajcie, nie zamykajcie się na to. Jeżeli tutaj w pracy nic się nie dzieje, a przychodzi jakaś nowa propozycja, no to może warto skorzystać z tej propozycji, bo tutaj pojawia się, że, znaczy karty mówią, że pojawić się może coś nowego, więc korzystajcie po prostu z nadarzających się ofert, okazji i dajcie szansę. Do usłyszenia. Dzień dobry, panny. Witam was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczymy, co w pracy, miłości, relacjach, jaka rada.
Jeżeli któraś panna byłaby zainteresowana pytaniem do moich kart, to zapraszam do kontaktu mailowego. Mail pod moim filmem. Dobrze, zacznijmy od energii ogólnej. Trójka kielichów. Trójka kielichów mówi o jakimś świętowaniu, o tym, że w tym tygodniu możecie się cieszyć z czegoś, jakaś radość może być. Być może będziecie miło spędzać czas z partnerem, ze znajomymi, z rodziną. No tu mogą się pojawić kwestie świętowania czegoś. Dobre jedzenie, alkohol. No więc może być bardzo miło, fajnie, może być jakaś, tak jak powiedziałam, jakaś uroczystość, okazja do tego, żeby świętować, ale niekoniecznie. Może być po prostu zwykłe zaproszenie przez znajomych gdzieś, jakieś miłe spędzenie czasu. Może wydarza się coś w tym tygodniu takiego fajnego, że trzeba będzie świętować. Zobaczmy. Praca. Praca, piątka mieczy i królowa buław. W pracy. No, powiedziałabym tak, że jakieś rozczarowania. Więc myślę, że tutaj, jeśli chodzi o tą trójkę kielichów, no to raczej nie będzie miała zbytniego, powiedzmy, wpływu na tutaj na sprawy w pracy, ponieważ no, pojawia się tutaj kwestia, chyba że. Zresztą zaraz do tego dojdę. Pierwsza rzecz, jaka się pojawia w kartach, jeśli chodzi o pracę, no to przede wszystkim jakaś porażka. Porażka jakimiś decyzjami, bym powiedziała. Porażka jakimś działaniem. Coś tutaj nie wychodzi. Albo ktoś wam pod górkę robi, albo po prostu wy komuś. Tutaj tak jakby jakaś niezgodność, niemoc dogadania się na przykład. Ktoś tutaj, być może to jest kobieta, może być szefowa, jakieś nieporozumienia z nią, no porażka. Może jakaś nowa szefowa na przykład, może zmieniliście sobie pracę, może zmieniliście stanowisko i ktoś tam nad wami jest i po prostu no jej decyzje są po prostu negatywne, w sensie źle wpływają na pracę, źle wpływają na was. Macie odczucie takiej porażki, macie odczucie, że niezadowolenia po prostu z takich decyzji. Więc tutaj możliwe coś takiego, jakieś niezadowolenie z pracy, niezadowolenie z jakichś właśnie, mówię, decyzji podjętych. Może niezadowolenie ze współpracy z kimś, bo tutaj też może być ta królowa jakąś po prostu klientką, tak? Więc tutaj może być jakieś niezadowolenie ogólnie rzecz powiedziawszy. Natomiast dla niektórych osób być może królowa buław to jest naprawdę taka osoba dosyć mocna, ognista i ona potrafi sobie poradzić z wszystkim i stawić wszystkiemu czoła, więc tutaj być może ta trójka kielichów może mieć taki wpływ, to co zaczęłam mówić na początku, że ale to by było, myślę, że tylko dla niektórych, że po prostu będziecie się cieszyć, ponieważ no może ktoś, powiem tak, może być tak, że ktoś wam robi podgórkę, tak jak zaczęłam mówić, ale ta piątka mieczy to jest taka karta, która mówi o takim zwycięstwie, gdzie nikt tak naprawdę nie zwycięża. Więc tutaj, czy wy komuś możecie z kimś się nie zgadzać i coś tam robić przeciwko komuś w pracy, czy na złość na przykład, czy wam ktoś, to i tak nie wyjdzie to ani na dobre, ani tej osobie, ani wam tak naprawdę. Więc tutaj jakaś taka jest, powiedzmy, też te siły, powiedzmy, rozłożone są te negatywne oczywiście siły. Więc tutaj to zwycięstwo, może ta trójka kielichów, to jest po prostu, że może się wam wydawać, że coś się wam udało, że komuś zrobiliście na przykład na złość, albo ktoś wam, ale tak naprawdę tak nie jest, więc gdzieś tutaj może być to na tej zasadzie, że jakiś tam powiedzmy, że cieszycie się, że ktoś tam dostał okrzan od szefa, a tak naprawdę to i wy nie zostaniecie pochwaleni za tą pracę, więc to jest takie coś. No ale jakaś satysfakcja jest pokazana w tej trójce kielichów, więc gdybym miała to odnieść do tej sytuacji, to mogłabym to właśnie w ten sposób powiedzieć. Natomiast zobaczmy, co w relacjach. Rycerz mieczy i pazik buław. No, powiem wam tak, ta trójka kielichów, o której powiedziałam na początku, ona też może mówić o relacjach trójkowych. W końcu są trzy osoby na karcie. No i kielichy, czyli uczucia.
Więc tutaj faktycznie może być jakiś chaos w relacji, może być spowodowany ten chaos jakąś nowością, jakimś poznaniem kogoś. Być może to już trwa na przykład, może jesteście w jakimś romansie, a może po prostu coś się dopiero zaczyna, może ktoś tutaj próbować manipulować was, żeby was manewrować w jakiś romans, na przykład flirt. W każdym bądź razie gdzieś tu pojawia się w relacji chaos, pojawia się jakaś manipulacja, powiedziałabym, może jakaś gwałtowność, ktoś może na kogoś nakrzyczeć, jakaś dyskusja może być, ale no, powiedziałabym, że tutaj może to dotyczyć na przykład kwestii związanych z dziećmi. Być może macie inne zdanie na temat, na jakiś tam temat związany z dziećmi niż partner. Może po prostu jakaś wiadomość, informacja może przyjść, która też może wywołać jakiś chaos. Tak jak powiedziałam, może to mieć związek z jakimś tam flirtem, romansem, może ktoś. No, przeczyta jakiegoś SMS-a, którego dostaliście na przykład, tak? Bo jakaś informacja, wiadomość, więc mówię, która może wywołać chaos, więc gdzieś tutaj chaos w relacji, tak ogólnie rzecz biorąc, więc może się pojawić coś takiego. Jeżeli pytacie, czy możecie kogoś poznać, no to tak, jasne, możecie kogoś poznać, karty mogą wskazywać na taką sytuację. Możecie poznać kogoś, czy jesteście w relacji, czy nie tak naprawdę. Natomiast tak jak mówię, no to może spowodować u was takie. Nie wiem, co robić, nie wiem, iść w to, nie iść w to, więc takie mówię, no troszeczkę chaos to jest dobre słowo, takie zamieszanie po prostu gdzieś tam może się pojawić w tym tygodniu właśnie w relacji. Więc jest szansa i na poznanie, i na jakieś zamieszanie w relacji, powiem szczerze. No, jakieś informacje, wiadomości. Oczywiście jest też szansa na to, żeby coś od nowa zacząć. Być może czasem musi być trochę zamieszania, żeby mogło się tak wszystko uspokoić, tak? Więc może takie coś jest potrzebne. No dobra, a zobaczmy, jaka jest rada. Stabilizacja, królowa monet. Czyli królowa monet może mówić o tym, żebyście po prostu pilnowali swojej stabilizacji, żebyście dbali o to, byście dbali o relacje rodzinne, byście dbali o finanse, o to bezpieczeństwo finansowe, bo królowa monet to jednak jest to bezpieczeństwo, zabezpieczenie takie finansowe, żeby jednak bardziej iść w coś stabilnego niż na przykład w jakieś przelotne romanse, bo tu się może takie coś pojawić, więc raczej radę macie taką, żeby wybierać zawsze tą stabilizację, bynajmniej w tym tygodniu, niż coś przelotnego. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Wagi. Witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczymy sobie, co w pracy, w miłości, relacjach, jaka rada. Jeżeli któraś waga byłaby zainteresowana pytaniem do moich kart, to zapraszam do kontaktu mailowego. Mail pod moim filmem. Zaczynamy od energii ogólnej. Siedem mieczy. No, siedem mieczy to karta oszusta, kłamstw, złodzieja. Więc w tym tygodniu faktycznie, no, może ktoś coś będzie chciał ukrywać przed wami. Ktoś może manipulować jakimiś informacjami, słowami. Może to wy będziecie kogoś oszukiwać, też tak może być. Energia jest zamienna. Może to was ktoś chcieć oszukać. Uważajcie na torebkę, uważajcie na jakieś kwestie przelewów, żeby dobrze wpisać. Uważajcie na to, że ktoś może chcieć was wykorzystać na jakieś, zdobyć jakieś informacje, wykorzystać finansowo, no wykorzystać w różnym słowa tego znaczeniu. W każdym bądź razie, no, siedem mieczy to taka karta działań podstępnych. Kiedy ktoś udaje przyjaciela, a wcale nim nie jest, chce tylko pozyskać jakieś informacje, wiedzę, no czasem mówię, wykorzystać na pieniądze, no różnie, uczuciowo, no różnie, różnie. W zależności od sytuacji. W każdym bądź razie, no, taki tydzień. Zobaczmy. Zobaczmy, co w pracy. Pięć monet. I trójka kielichów. Powiem szczerze, ciekawe zestawienie kart, tak naprawdę. Piątka monet mówi o braku, o tym, że może się obawiacie, że zostaniecie zwolnieni, obawiacie się, że nie dostaniecie premii. Może jakaś atmosfera jest taka kiepska, jest taki chłód, może odczuwacie po prostu jakieś tutaj negatywne, powiedziałabym, fluidy, emocje od szefa na przykład, ale trójka kielichów, cieszycie się z czegoś, więc tutaj może być taka sytuacja, że
cieszycie się z czegoś nieszczęścia. Może być tak, że tak naprawdę sytuacja, która jest w pracy, a jest niezadowalająca, może powodować u Was z jakichś powodów radość. Pytanie, dlaczego? Dlaczego tak reagujecie? I skąd ta siódemka mieczy do tego wszystkiego? No ja bym powiedziała, siódemka mieczy się dobrze komponuje z piątką monet, tak? Obydwie karty, które mogą mówić o jakichś stratach. Natomiast no, pojawia się ta trójka kielichów, która mówi o tej radości. Także myślę, że albo nie chcecie pracować, albo ktoś was oszukał, być może w pracy. Może wcale nie dostaniecie takiego wynagrodzenia za pracę, jak ją mieliście dostać. Może jesteście wykorzystywani w pracy i cieszycie się, ponieważ komuś noga się podwinęła, a ewentualnie możecie się cieszyć, ponieważ będziecie odchodzić z tej pracy. A może po prostu właśnie czekaliście na ten moment, tak naprawdę. Czasem jest tak, że jak jest ciężko, trudno w jakichś sytuacjach, a nie chce się, człowiek jest przywiązany do czegoś, a nie chce się na przykład, nie wiem, zwolnić, nie chce zakończać tej sytuacji, no to czasem los nam pomaga i po prostu robi to za nas, tak? Więc w sumie czujemy z jednej strony taki niepokój, bo ojejku, co ja zrobię teraz, tak? Będę musiała szukać nowej pracy, ale z drugiej strony czujemy ulgę, bo w końcu się to skończy. W końcu nie będę musieć pracować z tymi ludźmi, nie będę musiała przebywać w tej atmosferze, czy nie będę musiała słuchać tego szefa, tak? Jego wywodów na przykład. No, różne mogą być sytuacje, różne mogą być kwestie. W każdym bądź razie, być może karta siedmiu monet, siedmiu mieczy, to jest też karta taka, która mówi o sprycie, o tym, by być sprytnym, żeby samemu wykorzystać jakieś okazje, szanse. Więc tutaj może faktycznie chodzić o to, że no, może macie jakiegoś asa w rękawie, mimo wszystko, może dostaniecie jakieś pieniądze za to, że ktoś was na przykład, nie wiem, zerwie z wami umowę albo coś, co nie zostanie zrealizowane. No, cieszycie się w każdym bądź razie z tego powodu. Tak jakby w pracy działo się źle, coś się wam nie podobało, ale z jakichś powodów wam to jest na rękę. Tak bym powiedziała. Jest jakieś zadowolenie pokazane. No, dziwne, ale zdarza się. W każdym bądź razie, no, tak to mi się tu pokazuje. Tak jakbyście na to czekali. Może chcecie zamknąć działalność na przykład z jakichś tam powodów, ale nie możecie sami tego zrobić, tylko musicie czekać aż, no, żeby na przykład dostać jakieś pieniądze, no to coś musi się wydarzyć. I właśnie, i to, że się to nie dzieje i będziecie mogli to zamknąć, bo dostaniecie wtedy te pieniądze, no to może to się dzieje. Coś tutaj jest na waszą rękę, ja bym powiedziała. No dobra. Zobaczmy relacje. Od razu mi się dwie karty wyciągnęły. Królowa kielichów i pustelnik. No powiedziałabym, że tutaj ważne będą kwestie związane z partnerem. Z tym, żeby coś przemyśleć, żeby po prostu nad czymś się mocno zastanowić, tak naprawdę. Być może jest tak, że niektórzy z was odczuwają, coś wam, tak jakbym powiedziała, nie gra w tej relacji, coś wam nie pasuje w tej osobie. Może domyślacie się jakichś kłamstw, jakichś oszustw, może za mocno powiedziane tak naprawdę, ale po prostu coś wam tutaj nie pasuje i tak jakbyście potrzebowali trochę czasu dla siebie, izolacji. Być może tutaj rozstajecie się z kimś, może w tym tygodniu coś wychodzi na jaw tak naprawdę, może się czegoś dowiecie o partnerze, że coś, nie wiem, zrobił, powiedział za waszymi plecami, może o osobie, z którą się spotykacie, tak? Tutaj też może być ta królowa kielichów przedstawiona jako po prostu osoba, z którą niekoniecznie partner, z którym jesteście, ale osoba, z którą się spotykacie. I tutaj no, jakaś izolacja od tej osoby, no a ponieważ w tym tle jest ta siódemka tych mieczy, to mam wrażenie, że możecie się albo czegoś dowiedzieć, może dojdą do was jakieś informacje, może czegoś się domyślacie. I tutaj jest jakaś izolacja od partnera, chęć przemyślenia sobie pewnych kwestii. Tak, porządnie przemyślenia, powiedziałabym. Może po prostu nie wierzycie do końca w uczucia tej osoby do was, na przykład. Gdzieś tutaj może tak być. W każdym razie chęć przemyślenia, być może pogadania z kimś, doradzenia się kogoś doświadczonego, kogoś zaufanego w jakichś kwestiach. Więc tutaj, no, powiedziałam, ta siódemka mieczy też sugeruje, żebyście byli sprytniejsi, tak? Byście to wy jak gdyby obracali tą sytuacją, a nie ktoś, tak? Byście to wy grali te pierwsze skrzypce, powiedzmy, w ten sposób. W każdym bądź razie, no, takie coś się pojawia.
jakaś nieszczerość może w relacji. No radą jest szóstka kielichów, no sugeruje, ja bym powiedziała, sugeruje, bo to jest taka karta, która mówi o takich wspomnieniach, o przeszłości. Więc myślę, że tutaj chodzi o to, że albo żeby porozmawiać z kimś, kogo bardzo dobrze znacie już. To może chodzi o tego pustelnika tutaj, który wam coś tu doradzi w różnych kwestiach. Może mówić o tym też, żebyście no, na pierwszym miejscu jednak stawiali te uczucia, sentymenty, że to jest istotne dla was, że ma ogromne znaczenie dla was przeszłość, ma ogromne znaczenie dla was coś, co było, tego się trzymacie, być może wyciągniecie wnioski już z jakiejś sytuacji, która już miała miejsce, która się już wydarzyła. Jeżeli ktoś cały czas oszukuje i kolejny raz się dowiadujecie o czymś takim, no to na przykład podbiera wam pieniądze z konta, taki przykład, cały czas i już rozmawialiście, dogadaliście się, że tak nie będzie, a tu nagle się dowiadujecie znowu, że to samo się zaczyna dziać. No właśnie, no karta rady może sugerować właśnie ten powrót do przeszłości, żeby wyciągać wnioski z tej przeszłości, żeby się uczyć na błędach, bym powiedziała. Ale też mieć troszeczkę takie sentymenty, żeby nie tak logicznie postępować i od razu się odcinać, tylko jednak rozmawiać, dawać szansę na tej zasadzie. Bo to jest dla was ważne. Widać, że ta przeszłość, to co przeżyliście, to są bardzo ważne kwestie, więc tutaj też nie mówią karty o tym, żeby się od kogoś odcinać, tylko raczej właśnie przemyśleć, rozmawiać, dawać szansę drugą, bym powiedziała. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Skorpiony, witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczymy sobie, co w pracy, relacjach, jaka rada od kart. Jeżeli któryś Skorpion miałby ochotę zadać pytanie moim kartom, to zapraszam do kontaktu mailowego, mail pod moim filmem. Zaczynamy od energii ogólnej. Piątka monet. Piątka monet to jest poczucie braku, poczucie czasem niesprawiedliwości, poczucie chłodu, na przykład od partnera, poczucie, że coś się nie układa, coś jest nie tak, coś mi tutaj nie pasuje. No, w pracy też na przykład kiepskie zarobki, nie wiem, coś tu nie odpowiada, coś też nie pasuje, atmosfera w pracy na przykład. No zobaczmy, z czym to może być związane, to poczucie braku. Osiem. To niezadowolenie też, tak? Osiem buław i czwórka monet. No być może tutaj może to wynikać z jakiego poczucia szybkiego podejmowania decyzji, a wy tak troszeczkę byście, no nie jest wam na rękę, być może szybkie podejmowanie decyzji, czy też ryzyko jakieś, więc tutaj nie chcecie ryzykować jakiejś kwestii, a w pracy być może macie taką pracę, że no ktoś zmusza was do tego, żebyście, nie wiem, ryzykowali, żebyście jakieś szybkie decyzje podejmowali, a wy musicie się zastanowić, musicie przemyśleć wszystko. No w każdym razie w pracy pojawia się taka karta, która mówi o tym, że być może podróże, co może powodować niezadowolenie. Piątka monet może być kartą niezadowolenia po prostu. Więc być może tutaj w tym tygodniu będą jakiś wyjazd, może się szykuje. No powiem szczerze, że wy tak raczej byście tak stabilnie chcieli pracować i może te wyjazdy nie do końca wam służą, może nie chcecie. Może te wyjazdy tam z czymś się wiążą, co wam nie pasuje, nie odpowiada na tej zasadzie. Więc tutaj duża komunikacja z ludźmi, tutaj mogą być duże wymagania, dużo zleceń, może się dużo w pracy dziać. A może po prostu dzieje się dużo, dużo pracy i w ogóle tego wszystkiego, zleceń, podpisywania umów, różnych załatwień, a stabilizacja, czyli te same pieniądze po prostu i stąd niezadowolenie, nie dostaniecie jakiejś premii za to, że będziecie wykonywać ponad, nie wiem, ponadprogramowe rzeczy, że siedzicie nad projektem, nie wiem, 24 na dobę, to też, no, dostaniecie normalną wypłatę, tak, i tyle. Natomiast, no, jest to stabilne, jakby nie patrzeć, ale wiecie, że jesteście warci więcej, że wasza praca, to jak się angażujecie silno i mocno w to, no,
powoduje, że uważacie, że powinniście dostać więcej, a tego nie ma tutaj. Więc to może też być takim właśnie niezadowoleniem, bo stabilizacja się pokazuje, że jest. Natomiast są tutaj multum rzeczy się dzieje, tak jak mówię, pęd, dużo komunikacji, dużo zleceń, dużo różnych umów, dużo załatwień różnych, tak? Jesteście, nie wiem, może od takich różnych właśnie rzeczy, żeby załatwiać wszystko i tak dalej. No, mogłabym powiedzieć, że może was ktoś wykorzystuje, wy możecie mieć takie odczucie, że jesteście wykorzystywani w pracy, ponieważ wasze zarobki nie są adekwatne do tego, co robicie, a robicie sporo. Więc tutaj takie coś się pojawia. Ogólnie dużo może być różnych zleceń, wyzwań i w pracy i tak dużo, i tak jak mówiłam, dużo jakichś załatwień, dużo jakichś kontaktów, negocjacji. No i wasze tutaj, mówię, podejście do tego też, że być może, no. Nie ma nic więcej z tego, tak? Na tej zasadzie. No dobra. A zobaczmy relacje. Relacje, karta Słońca i 10 monet. No, relacje. Gdyby nie ta piątka monet, to powiedziałabym rewelacja. Super. Karta Słońca i dziesiątka monet, no to super tak naprawdę. No, tu jest takie zadowolenie, pełnia szczęścia, rodzina, dzieci, wszystko. Ale coś wam nie daje spokoju, też bym powiedziała. No, ta piątka monet się pojawia, więc może być tak, że niektórzy, no, możecie mieć poczucie takiej radości, tego wszystkiego. To wszystko dookoła was kwitnie, można powiedzieć. Wszystko się dobrze układa, relacje z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, dziećmi, wszystko fajnie. Może jakiś wyjazd się szykuje, nawet na wakacje, może po prostu ogólnie. Powiedziałabym, że słońce zaświeciło, tak, w waszej rodzinie, w waszej relacji, ale jednak coś jest takiego, co wam nie odpowiada. Być może relacje są fajne, są poprawne, jest miła atmosfera, ale może na przykład brak czułości, może brak, nie wiem, zainteresowania na przykład partnerem, może tutaj jakieś kwestie z rodziną związane, one wam nie dają spokoju. Mimo iż naprawdę wszystko się tu fajnie pokazuje, poprawnie, wszystko się fajnie układa, ale jednak wam coś tutaj nie daje spokoju, coś wam nie pasuje, coś wam nie odpowiada. Natomiast tu się pojawia pełnia rodziny, pełnia szczęścia. Może ktoś jest w ciąży, może się dowiecie takiej informacji, także rodzina może się powiększyć. Tutaj wszystko się naprawdę świetnie. Świetne jest pokazywane dogadywanie się, tak? Fajna atmosfera. Ale, tak jak mówię, wy macie odczucie, że jednak coś jest nie tak. Więc może wszystko się tu fajnie układa, ale może z partnerem coś jest nie tak, może z dziećmi coś. No, no nie wiem. Coś wam nie pasuje. Może po prostu no, nadwrażliwi jesteście na jakieś takie rzeczy, i tutaj może za bardzo byście chcieli coś widzieć, a naprawdę jest coś fajnego tutaj, pojawia się w tej sytuacji. Jeśli pytacie, czy kogoś możecie poznać, no powiedziałabym, że tak, tylko tak naprawdę to zależy od was, bo może to wy się zamykacie na kogoś, na jakieś tutaj propozycje, na może tak być, że tutaj wszystko gra i właśnie jest jakaś propozycja spotkania jakiegoś rodzinnego, na przykład, czy ze znajomymi, a wy jakoś nie za bardzo chcecie. Więc coś jest tutaj nie do końca tak, ale mam wrażenie, że to są wasze odczucia jakieś. No dobra, jaka jest rada? 9 kielichów. No właśnie, bądź szczęśliwa, ciesz się z tego, co jest, ciesz się z tego, co masz, bo tu się naprawdę fajnie pokazuje ta praca. No, tak jak mówiłam, to jakieś niezadowolenie. Tylko ta piątka tych monet, tak naprawdę, to jest tutaj taką kartą, która wprowadza jakąś negatywność w to wasze czytanie tygodniowe. Natomiast tak naprawdę i praca fajnie się pokazuje, i no jest ta stabilizacja, tak? Nie mówię o tym, że jest. Ale jest praca, jest stabilizacja. Natomiast zależy, jak kto patrzy na pewne rzeczy. Natomiast no, rodzina też pełnia szczęścia. No i karta 9 kielichów wam radzi, żebyście się cieszyli tym, co macie, że jest naprawdę wszystko dobrze. Żebyście się nie przejmowali jakimiś być może waszymi, no waszymi jakimiś takimi, może jakimiś drobiazgami, może to nie są aż tak istotne rzeczy, może przywiązujecie właśnie wagę do jakichś takich drobiazgów, szczegółów, a karty wam radzą, żebyście się cieszyli, bo naprawdę jest czym. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry z Czerwca, witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczymy sobie, co w pracy, co w relacjach, jaka będzie karta rada na ten tydzień. Jeżeli któryś strzelec byłby zainteresowany pytaniami do moich kart, no to zapraszam do kontaktu mailowego, mail pod moim filmem. No dobra. Jaka będzie energia w tym tygodniu dla Was?
dziewięć mieczy. Czymś będziecie, coś będziecie mocno przeżywać, czymś będziecie rozemocjonowani, bym powiedziała. Nad czymś mocno będziecie myśleć, zastanawiać się, coś będzie, no, powiedziałabym, spędzało wam sen z powiek, tak? Może być tak, że po prostu nad czymś mocno się głowicie, coś tam gdzieś zastanawiacie się, rozważacie, ale tutaj też często jest tak w tej karcie, że wyolbrzymiamy pewne rzeczy, więc zobaczmy. Praca. Z czym to może mieć związek? Dwójka kielichów. I szóstka, szóstka mieczy. No to faktycznie może tutaj się zastanawiacie, bo nad czymś mocno, bo tutaj jest pokazana jakaś umowa i odejście, więc albo na przykład jakaś umowa wam nie odpowiada o pracę na przykład. Może staraliście się o pracę, więc tutaj jest podpisanie jakiejś umowy i tu wszystko niby wygląda ok, ale gdzieś tam zastanawiacie się, myślicie, tak jakby wam coś jednak nie dawało spokoju i odchodzicie. Jakieś zmiany być może w umowie się pojawiają, na przykład o pracę, tak? I to wam się nie podoba, albo po prostu musicie coś przemyśleć, albo może po prostu będzie w tym tygodniu jakaś rozmowa na przykład na temat jakichś zmian i już gdzieś tam wam już zaczynacie, myślenie się wam włączyło, o co może chodzić, czego może dotyczyć, czy to może chodzić o was, o wasze zarobki, o pracę, o co, o jakieś godziny pracy, no różne kwestie mogą się tutaj pojawiać. Szóstka mieczy to karta zmian, karta też oczywiście odchodzenia od czegoś, dlatego mówię, dla niektórych z was może być faktycznie to, że będziecie, nie zgodzicie się na przykład na jakąś umowę, choć wygląda ona dobrze, ale gdzieś tutaj się nie zgadzacie, odchodzicie od niej. Może jakieś zmiany w tej umowie nastąpią. Jakieś wasze zastanowienie się, będziecie się mocno zastanawiać nad czymś. Może chodzić o jakichś klientów. To niekoniecznie musi chodzić o umowę o pracę. To może chodzić o klientów, o to, że rozmawiacie z nimi na przykład, że ta współpraca się gdzieś tu niby układa, a jednak ktoś decyduje się na kogoś innego, więc tutaj możecie się zastanawiać. Jakieś usługi, niby wszystko jest dobrze, pasuje, ale na przykład klienci wam odpływają, odchodzą, więc możecie zastanawiać się, dlaczego, co jest tego powodem, więc gdzieś tam możecie myśleć nad tymi kwestiami. Tu mogą być jakieś zmiany, tak jak powiedziałam, karta sześciu mieczy to karta zmian też, więc gdzieś tutaj mogą być jakieś zmiany, które będziecie wdrażać na przykład w swojej pracy, czy jeśli chodzi o jakieś projekty, czy coś nad czym pracujecie, czy jakieś stanowisko nowe, nie wiem, no jakieś takie zmiany, które gdzieś tu wdrażacie i też one powodują, że zaczynacie myśleć o tym, co będzie, jak będzie, już staracie się przewidzieć, jak gdyby tą przyszłość. Czy to będzie dobra zmiana, zła zmiana, w którym kierunku pójść, w którym nie. No i takie, co wybrać, które rozwiązanie będzie rozsądne na tej zasadzie. No dobra, a zobaczmy jak relacje. Relacje, karta świata i dwójka mieczy. No, powiedziałabym, że tutaj w relacjach może być też zastanawianie się nad czymś, być może jakaś propozycja się pojawiła. Taka propozycja, jakbym powiedziała, taka perspektywiczna, być może jakiegoś wyjazdu, ktoś wam może coś zaproponował, jakaś pojawiła się nowa relacja, nowa znajomość, a może po prostu zastanawiacie się nad jakimś wyjazdem do kogoś, do jakiejś osoby, z którą poznaliście na przykład. I tutaj jest niezdecydowanie. Może zastanawiacie się też, stąd myślenie cały czas, tak? Zastanawiacie się być może nad nie tyle wyjazdem do kogoś, bo tu jeszcze nie podejmujecie decyzji w tym tygodniu, na razie tylko myślicie, zastanawiacie się. Może na przykład w relacji, może jakiś wyjazd się szykuje. Może być kwestia dla niektórych zakończeń. Zakończeń jakiejś relacji, początków relacji również, karta świata. To nie tylko zakończenie, ale to też początek cyklu. Także tutaj może się coś zakończyć, ale może się też zacząć. I niezdecydowanie wasze, czy zakończyć coś, coś może było nie tak w tej relacji, może ktoś wam coś nie pasuje, może czegoś się dowiedzieliście. No, może jakieś informacje do was spłynęły, w każdym bądź razie, no i tutaj to wahanie jest pokazane, niezdecydowanie, zastanawiacie się, czekacie jeszcze na rozwój sytuacji, wypadków, jeśli chodzi o relacje. A czy poznacie kogoś nowego? Tak, karta świata to jest karta poznawania ludzi, to jest karta otwartości tak naprawdę, perspektyw, możliwości sporych. Ale niezdecydowanie, więc tutaj mogą być jakieś propozycje, mogą przychodzić jakieś nowe kontakty, nowe relacje, natomiast wasze jest niezdecydowanie. Mocno nad tym myślicie, zastanawiacie się faktycznie. No, w tym tygodniu mam wrażenie, że bardziej zastanawiacie się nad tymi relacjami niż nad pracą, że to one będą jak gdyby ważniejsze, ale praca też dla niektórych jest ważna w tym tygodniu. No dobra, zobaczmy jaka rada.
Cesarz. No, powiem wam cesarz, czyli sami podejmujcie mocne decyzje. Wy wiecie, co jest dla was najlepsze, wy wiecie, co jest dla was dobre. Tutaj karty też sugerują, że możecie się kogoś doradzić, kogoś zaufanego. To może być ojciec na przykład. On może wam pomóc podjąć jakieś decyzje. To może być jakaś osoba, z którą bardzo dobrze się znacie. Wiecie, że jest mądra, jest w stanie wam doradzić w tych waszych kwestiach ważnych. I tutaj też karty sugerują, żebyście się doradzili. Ale jeżeli nie macie takiej osoby, no to cesarzem możecie być wy. Po prostu to wy podejmujcie decyzję. Wy twardo stawiacie warunki. Tak naprawdę, no, cesarz rządzi cesarstwem, tak? Czyli to wy jesteście panami swojego świata i życia, tak naprawdę. Więc podejmujcie decyzję, przede wszystkim patrząc na siebie. A na siebie, no i na swoje dobro. Tak bym powiedziała. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, koziorożce. Witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczmy, co w pracy, w relacjach, jaka będzie rada na ten tydzień. Jeżeli któryś koziorożec byłby zainteresowany pytaniami do moich kart, to zapraszam do kontaktu mailowego, mail pod moim filmem. Zaczynam od energii ogólnej. Dziewięć kielichów. Dziewięć kielichów mówi o tym, że w tym tygodniu no, będziecie bardzo szczęśliwi. Tak naprawdę wszystko się wam powinno udawać, powiem szczerze. Dziewięć kielichów to jest taka karta, która mówi o spełnieniu życzeń, o tym, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, że spełniamy się w pracy, że w miłości też jest wszystko w porządku. No, że jest się czym cieszyć, że jest się czym pochwalić. Także no, bardzo dobra karta, że może się coś jeszcze zrealizować, spełnić, dopełnić tak naprawdę. Choć tutaj no, no dziewiątka, czyli jeszcze tam czegoś powiedzmy brakuje do tej pełni szczęścia, ale jest bardzo, bardzo dobrze. No zobaczmy. Zobaczmy w pracy. Królowa Buław i Trójka Buław. No to w pracy powiedziałabym, no faktycznie może być jakieś zadowolenie, tutaj jakieś aktywność, tu się dzieje. Pracy, buławy się pojawiają, czyli działacie, pracujecie. Możliwe, że to wy podejmujecie decyzje, może macie własną firmę. Gdzieś mogą być decyzje takie handlowe, no przynoszące zyski, powiem szczerze, profitowe. Karta trójki buław to karta perspektyw, rozwoju, to karta takich nawiązywania kontaktów, na przykład handlowych, jakichś transakcji, zleceń. Tu się dzieje, no królowa buław to nie odpuści tak naprawdę, więc no też dwie silne, mocne karty tak naprawdę, które mówią o tym, że się działa, tutaj nie ma, powiedziałabym, niemożliwego tak naprawdę. Tu jesteście w stanie wszystko przeskoczyć, każdego przegadać, dopiąć swego celu. Królowa buław to się nie da tak po prostu załatwić, tak? Nie da się jej zbyć. Jeśli jej na czymś mocno zależy, to ona do tego będzie dążyć. No i tu ja, tak jak mówię, ta trójka buław przy niej, no perspektywy się pojawiają, więc powiedziałabym, że naprawdę szanse ogromne, jeśli staracie się, myślicie o jakiejś pracy, to jak najbardziej możecie iść w tym tygodniu na tą rozmowę. Myślę, że powinno być wszystko dobrze. Jeżeli tu jakieś zlecenia, rozmowy z klientami, dacie sobie świetnie radę. Tak jak mówię, mogą być wyjazdy na przykład związane z jakimś no, biznesem, tak? Powiedziałabym ogólnie, z jakimiś przedsięwzięciami, z projektami, tym nad czym pracujecie, usługami. No więc tu mogą być różnego rodzaju właśnie wyjazdy, jakieś perspektywy się pokazują. Także stąd to zadowolenie w tej dziewiątce kielichów. No jest się z czego cieszyć, jest naprawdę dobrze. Możliwe, że ktoś z Was tam gdzieś pojedzie, możliwe, że ktoś będzie się tutaj zajmował czymś, aktywność ogromna, rozmowy, tutaj komunikacja, podpisywanie jakichś umów, rozmowy, negocjacje, no, zlecenia. Dużo, dużo się dzieje w pracy, ale bardzo pozytywnie. Przynosi to na pewno sukces i Waszą radość. Zobaczmy, co w relacjach. Śmierć i dziewięć buław. No, w relacjach powiedziałabym, że tutaj jakieś stawianie zasad, stawianie jakichś kończenie też, tak? Stawianie na swoim przede wszystkim, ale myślę, że zadowoleni będziecie z tych swoich decyzji tak naprawdę. Nie dajecie sobie tutaj, powiedziałabym, się przekonać w jakiś sposób, jeśli ktoś popełnił jakiś błąd, coś zrobił nie tak, to tutaj
Ciężko będzie was przekonać do tego. W każdym razie wy jesteście zadowoleni ze swojej pozycji. Być może z tego, że coś kończycie. Karta śmierci, zakończenia, coś się kończy. Jakaś relacja, jakaś znajomość, coś, co już nie przynosiło być może zadowolenia. Być może coś, co ciążyło na was już od jakiegoś czasu. Może chcieliście zakończyć jakąś znajomość i po prostu, no, tutaj jest jakaś taka twarda rozmowa, powiedziałabym, jakieś zasady. Nie pozwolicie sobie, tak jak powiedziałam, wejść na głowę, więc myślę, że jesteście zadowoleni z tego postępowania, że naprawdę tutaj karta śmierci to zakończenie, ale wiadomo, że jak coś się kończy, to coś się zaczyna, więc myślę, że niektórzy z was mogą poczuć ulgę, że zakończą jakąś relację. Niektórzy z was mogą. Mam wrażenie, że komuś możecie chcieć dać szansę jeszcze, mimo tego, że coś tutaj no, nie gra, coś może nie ma sensu, to mam wrażenie, że przy tej dziewiątce albo was ciężko będzie przekonać do tego, ale czy w tym tygodniu podejmiecie taką decyzję? Trudno mi powiedzieć. Natomiast mam wrażenie, że po prostu niektórzy z was mogą chcieć dać komuś jeszcze szansę jakąś, ale pod pewnymi warunkami. Twardymi, mocnymi warunkami, ja bym powiedziała. Więc tutaj takie zakończenie, ale dla niektórych oczywiście. Niektórzy kończą coś definitywnie, inni kończą, ale. Więc tak jak mówię, być może mam takie wrażenie, że po prostu ktoś z was może chcieć jeszcze komuś tu dać szansę, mimo tego zakończenia, które widać. No i to zadowolenie z was, tak jakbyście osiągnęli jednak to, co chcieliście. Cieszycie się z tych decyzji tak naprawdę. Dlatego mam wrażenie, że no, tutaj może chodzić jakieś relacje, które ciążą na was i udaje się je w tym tygodniu w jakiś sposób albo załagodzić, albo po prostu zakończyć. I czy możecie kogoś poznać? No raczej tutaj karty zakończeń, twardych zasad, no raczej nie do końca myślę. Myślę, że raczej będziecie tu zajmować się tym, co, żeby zakończyć, niż żeby coś zaczynać, na przykład na nowo. No dobra, a zobaczmy, co wam karty radzą. No, cesarzowa. No, przede wszystkim być niezależną tutaj w pracy również, żebyście dążyli do tych swoich profitów, do tego, czego chcecie, do swoich celów w tym tygodniu. Na pewno bądźcie niezależni, niezależne. Nie pozwólcie nikomu na siebie wpłynąć. No i tutaj karty też o tym świadczą. No i to będzie na pewno, to przyniesie wam zadowolenie. Rodzina może być też w tym tygodniu istotna, więc tutaj jakieś kwestie związane właśnie z rodziną mogą się też pojawiać. Bo tutaj mogą być jakieś sytuacje, tego nie powiedziałam a propos rodziny, jeśli macie partnera, no to tutaj sytuacje jakieś takie też, stawianie jakichś warunków, pewnych kwestii, no może też od jakiegoś czasu coś się zbierało i w końcu ta czara się przelała i trzeba będzie po prostu porozmawiać, zacząć nowy etap, ale tak jak mówię, na jakichś zasadach, na jakichś decyzjach konkretnych, tutaj będziecie chcieli jakichś mocnych, twardych deklaracji na przykład, czegoś, także że tu może być też ten sposób. No, stąd ta rodzina się pojawia. Ale w każdym bądź razie powiedziałam, że główną radą jest ta niezależność. I to, że tak naprawdę bądźcie niezależni i wtedy będziecie szczęśliwi. Podejmujcie decyzje przede wszystkim kierując się własnym dobrem. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, wodniki. Witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczymy sobie, co w pracy, co w miłości, jaka będzie rada na ten tydzień. Jeżeli któryś wodnik byłby zainteresowany pytaniem do moich kart, to zapraszam do kontaktu mailowego, mail pod moim filmem. Dobra, zacznijmy od energii ogólnej tygodnia. Jaka będzie? Czwórka monet. Czwórka monet to taka stabilizacja, to trzymanie się czegoś, trzymanie się zasad, trzymanie się pracy, nie ma tu zmian pokazanych, dobrze jest jak jest. To jest takie trzymanie się na przykład partnera, trzymanie się tego, co wam służy, co lubicie, taka rutyna bardziej niż coś nowego. No i nie podejmowanie ryzyka, absolutnie. No i tutaj, jeśli mówimy o jakimś oszczędzaniu czy coś, to tylko bezpieczne kwestie. Nie wchodzi tutaj pod uwagę nic, co można by ryzykować. Raczej trzymanie się tego, co lubicie, tak jak mówię, co sprawia wam przyjemność, tego, taka strefa bezpieczeństwa. Więc tak w tym tygodniu może będziecie mieć takie poczucie bezpieczeństwa. No zobaczmy, co w pracy.
10 buław i karta wieży. No to właśnie, to myślę, że to poczucie bezpieczeństwa będzie bardzo ważne w tym tygodniu dla Was, żeby czuć się bezpiecznie i komfortowo, ponieważ w pracy pojawiać się mogą jakieś zmiany. Coś może tutaj się zmienić. Być może tak naprawdę dziesiątka buław, która mówi o tym, że jest ciężko, jest sporo na głowie, tutaj po prostu macie za dużo obciążenie. I karta wieży do tego wszystkiego, czyli coś się załamuje, coś się zmienia. Czyli może być tak, że albo w końcu zostaje wprowadzona jakaś organizacja pracy i pozbywacie się tego wszystkiego, w sensie takim, że pracujecie sobie normalnie, tak jak i wszyscy inni, a nie, że tylko wy pracujecie na wszystkich innych. Więc, bo mogło tak być do tej pory. Więc tutaj jakieś zmiany się szykują. No ja bym powiedziała, że te zmiany na waszą korzyść tak naprawdę. No karta wieży to jest też takie, coś się zmienia, ale może tu być też tak, że ktoś z Was podjąć mógłby na przykład decyzję o odejściu z pracy, bo jest nadmiar na przykład tego wszystkiego, albo tak jak mówię, dostaliście tyle zadań, że nie jesteście w stanie ich wykonać. Aczkolwiek mam wrażenie, że przy tej czwórce monet Wy sobie na coś takiego byście nie pozwolili, chyba że dostalibyście inną ofertę pracy. Więc jeżeli chcecie zmienić, przeskoczyć z jednej pracy do drugiej, no to jest taka możliwość, tak? Natomiast mam wrażenie, że wy mimo wszystko będziecie się trzymać tej swojej pracy i mam wrażenie, że tutaj mogą być jakieś zmiany na waszą korzyść, że w końcu ktoś dostrzeże, może w końcu powiecie, porozmawiacie z na przykład szefem, że tak nie może być. Może po prostu bardziej, jeżeli to wy jesteście szefem sami sobie, no to może tutaj bardziej sobie zorganizujecie ten czas, bardziej zrobicie tak, żebyście nadążali ze wszystkim, żebyście zaczęli panować. Może wprowadzicie jakieś nowe osoby. Tutaj mogą być jakieś takie gwałtowne zmiany. Może po prostu ktoś z Was weźmie i powie: nie biorę więcej zleceń, tak? Dopóki nie wykonam tych, które mam, na przykład, albo tych projektów, które mam, muszę zrobić i dopiero będę brać następne. Więc tutaj raczej takie gwałtowne postanowienia, jakieś związane ze zmianą. Także może tu być w ten sposób. Bo tu jest dziesiątka była to karta też zakończeń, która mówi o tym, że kończy się ten okres właśnie taki też tej ciężkiej pracy, uporczywej pracy tak naprawdę. Tutaj jest tych obowiązków tak dużo, że no po prostu nie wyrabiacie, tak? Więc myślę, że przy tej karcie wieży odczytałabym to pozytywnie dla Was. Na tej zasadzie, że coś tu się bardziej poorganizuje, coś tutaj może się wydarzyć takiego, że po prostu rozbije się na wiele czynników ta praca na tej zasadzie. I to stabilizacja dla Was jest istotna, ważna. No dobra. Powiedziałabym jeszcze coś takiego, że tu nie chodzi o to, przynajmniej Wam w tym tygodniu, żeby jak najwięcej zleceń mieć, jak najwięcej tego wszystkiego, tylko żeby po prostu to wszystko zrobić terminowo, żeby to wszystko zrobić dobrze. Dlatego powiedziałam, że może być tak, że ktoś podejmuje taką decyzję, że nie przyjmuje więcej zleceń, tak? Dopóki nie zrobię, nie zrealizuję tego, co mam, no to koniec. Tylko że mówię, no tak, jeśli prowadzicie własne przedsiębiorstwo, tak możecie sobie zrobić, tak? Natomiast jeżeli pracujecie u kogoś, no to może tu kwestie jakiejś rozmowy, kwestie tego, że ktoś dostrzeże, że wam jest ciężko, więc może jakaś rozmowa na ten temat, no tutaj się może pojawić, no i po prostu ta praca zostanie rozbita na innych ludzi też na przykład. Dobra, relacje. 8 buław i pazik buław. No to w relacjach dużo buław macie, czyli dużo aktywności w tym tygodniu, mimo wszystko, mimo tej stabilizacji i tego, że ta karta, no jest taka raczej kartą braku działania. To jednak to działanie się pojawia w tym tygodniu. Powiem tak, mogą pojawić się szanse. Ja myślę, że ta stabilizacja, o której mówiłam, to będzie takim wyzwaniem dla Was w tym tygodniu, tak naprawdę, bo będziecie mocno, może nie, że mocno wystawieni na próbę, niektórzy z Was zresztą może tak,
Natomiast tutaj myślę, że w relacjach może być taka sytuacja, że tu możecie dostać jakąś propozycję, jakieś randki spotkania. Więc jeżeli jesteście w jakiejś relacji, no to właśnie to może być dla was wyzwaniem, ale wtedy myślę, że nie pójdziecie na to. Myślę, że będziecie się trzymać mocno tego, co macie, czyli swojego partnera, a nie będziecie się wdawać w jakieś romanse. A tu pokazuje się taka szansa, pokazuje się coś nowego, pokazuje się komunikacja, relacje, pokazuje się chęć zmiany dla niektórych, więc myślę, że to, żeby być osobą, no taką, trzymać się tam, powiedzmy, tej jednej osoby, czy wyznaczonych jakichś tam swoich celów, tego, co, z czym jest wam dobrze, tej strefy komfortu, no to takie wyzwanie dla was może być. W każdym razie, w relacjach, komunikacja, spotkania, randki, flirty, romanse się tu pojawiają, szanse, więc jeśli pytacie, czy kogoś możecie poznać, tak, jak najbardziej. Tylko jeśli jesteście samotni, to musicie się otworzyć na te relacje mocniej. Musicie tego chcieć, bo tutaj będą te propozycje w tym tygodniu. Pojawiają się nowe szanse, nowe możliwości poznania kogoś, jakichś spotkań. Natomiast jeżeli jesteście w relacji, też się wam pojawiają te szanse. Tylko pytanie, czy się na nie otworzycie. Natomiast myślę, że jest wam dobrze właśnie w tym swoim świecie, czy wy tak chcecie, potrzebujecie tego komfortu, tak dobrze się czuć i nie wiem, czy chcecie tam jakiegoś chaosu w swoim życiu, czy zamieszania. W każdym bądź razie to już od was zależy. Takie szanse będą, możliwości takie będą. Mogą tu być jeszcze kwestie związane z dziećmi, jakieś informacje, wiadomości, jakieś SMS-y mogą do was przychodzić. No, zobaczymy, co karty wam w ogóle radzą w tym tygodniu. A, koło fortuny. No, koło fortuny. No to powiedziałabym, że z jednej strony karty wam mówią, zdajcie się na los, zobaczycie, co przyniesie, bo wiadomo, życie jest nieprzewidywalne, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy po drodze. Co wam jeszcze mówią karty? No, żebyście być może niektórzy z was zagrali w jakąś loterię, że są szanse na to, że możecie coś tutaj uzyskać. Natomiast powiedziałabym, że też zmiany czasem są wskazane. Że koło fortuny też jest kartą, która mówi o tych zmianach. Więc tutaj dla niektórych z was, no, koło fortuny to taka karta trochę ryzykowna, ale przy tej waszej karcie czwórki monet, no, myślę, że nie będziecie ryzykować w jakichś tam kwestiach. Aczkolwiek jakieś zmiany może warto z głową podjąć. W każdym bądź razie, no, koło fortuny też, tak jak mówię, mówi o tym, że jeżeli tu będą jakieś takie sytuacje od losu i będziecie czuć, że jest to dobre, no to warto w to iść, warto się tego trzymać. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, rybki. Witam Was w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 kwietnia. Zobaczymy, co w pracy, w relacjach, jaka będzie rada. Jeżeli któraś rybka byłaby zainteresowana pytaniami do moich kart, zapraszam do kontaktu mailowego, mail pod filmem. No dobra, energia ogólna. Trójka mieczy. Jakieś rozczarowanie, coś tu się nie uda, coś nie wyjdzie, może jakieś łzy popłyną, ktoś tu będzie czymś rozczarowany, może ktoś was zawiedzie po prostu, jakiś tu będzie może zły pomysł, coś nie wypali, jakaś zdrada, tak? No zobaczmy, z czym to może być związane. Praca. Papież. I 8 monet. No tutaj może być taka kwestia, że no w pracy spore wymagania, może dla niektórych z was, być może mocno się angażujecie w jakąś pracę, możecie też pracować w firmie na przykład rodzinnej. Mam wrażenie, że mocno się angażujecie w pracę i tutaj bardzo mocno i gdzieś tutaj ktoś może rządzić, zarządzać na tej zasadzie i niekoniecznie wam tutaj niekoniecznie wasza praca będzie wynagradzana odpowiednio na tej zasadzie, więc może być stąd tutaj jakieś niezadowolenie na przykład. To może być praca, tak jak powiedziałam, w firmie rodzinnej, czy powiedzmy po znajomości i tutaj też być może mocno się angażujecie w tą pracę, sumiennie wykonujecie swoje obowiązki, no ale ktoś narzuca cały czas tą pracę gdzieś tutaj, ktoś jest mądrzejszy od was, nie pozwala wam na przykład na samodzielne jakieś decydowanie o pewnych rzeczach, mogą tu być takie kwestie i stąd wam to nie pasuje, stąd jakieś tam rozczarowanie. Być
być może wydawało się, że wszystko będzie dobrze, że fajnie będzie się tu pracować, no a tutaj jest jednak dużo tej pracy i bardzo dużo nawet bym powiedziała. Więc mogą być takie rzeczy. Być może w pracy jest ktoś. No ja mam wrażenie cały czas, że ta osoba, która tu jest w pracy pokazana, jest tak silną osobowością, że ciężko jest ją w jakiś sposób udobruchać. Zawsze jest źle. No być może, dlatego że jest ta trójka mieczy. To takie mam wrażenie po prostu, że tutaj jest jakieś takie czyjeś niezadowolenie z tej waszej ciężkiej pracy. Na przykład cały czas ktoś narzeka, takie mam wrażenie po prostu. I po prostu cały czas coś mu się nie podoba. Mimo iż, oczywiście nie chodzi mi o was, mimo iż wy się angażujecie mocno w pracę, to tutaj jest pokazane, chcecie jak najlepiej, żeby to wykonywać, żeby było wszystko dobrze, to i tak komuś coś zawsze nie pasuje. No i was to też trochę tak, frustruje was to trochę może na przykład. Także tu może być jakieś takie rozczarowanie tą ciężką pracą na przykład. No dobra, a zobaczmy relacje. No, trójeczka kielichów i pazik monet. No, powiedziałabym, w relacjach może się pojawić jakiś romans, kwestia zdrady, czegoś możecie się dowiedzieć faktycznie. A więc tutaj mogą być takie sytuacje. Natomiast może być tak, że pojawi się coś nowego, ktoś nowy, nowa osoba, która w jakiś sposób wywoła u was uśmiech na twarzy, radość. Natomiast być może niektórzy z was jeszcze nie przecierpieli jakiejś tam relacji wcześniejszej i stąd tutaj jakieś takie niemoc wejścia w tą relację nową, tak w pełni szczęścia, tylko jeszcze jakieś gdzieś tam są te rysy, powiedzmy, na waszym sercu i które muszą się zagoić, wygoić, no i tutaj nie możecie sobie jeszcze tak pozwolić. Natomiast no, pojawiają się tutaj nowe możliwości. Być może liczycie na jakieś, na przykład zaręczyny, na jakieś takie oferty, propozycje takie no, solidniejsze, bym powiedziała, a tutaj może nie do końca tak być. Ktoś może jeszcze nie decydować się na coś takiego. A więc gdzieś tutaj rozczarowanie może się pojawić u was na przykład. No jest fajnie, relacje pokazują się dosyć poprawnie, na przykład nie mówię już o tych zdradach, tak? Bo to nie wiadomo, że nie u każdego to będzie. Natomiast pokazują się dosyć fajnie, tu się cieszycie z czegoś, jest jakaś możliwość, nowa osoba może się pojawić, jest jakieś tu szczęście pokazane, jakaś radość, no ale ta trójka mieczy, która sugeruje właśnie jakieś rozczarowania, więc myślę, że tutaj może wszystko z zewnątrz wyglądać pięknie, ładnie, ale wewnątrz nie do końca jest tak, jak to widać na zewnątrz na przykład, bo tu są nowe okazje, nowe szanse. Jak pytacie, czy kogoś możecie poznać, tak, możecie kogoś poznać, ale tak naprawdę to myślę, że to jest wasza kwestia tego, czy wy jesteście gotowi na tą relację. Natomiast tu widać, że to wnosi w was jakiś taki optymizm i szczęście, ta relacja. I ona może być jakaś taka perspektywiczna, coś tu się może zaczynać. Jeśli mówimy o relacjach, osobach, które są w jakiejś relacji już, no to tutaj też jakieś może spotkanie ze znajomymi, może spotkanie w gronie rodzinnym, no tu może się coś tam wydarzyć, jakaś kłótnia w rodzinie, może jakieś rozczarowanie, może czegoś się dowiecie, co wam nie będzie pasować na tym spotkaniu na przykład. Tak, a fajnie się zapowiadało. Więc też tak może być, jakieś informacje, wiadomości mogą być. No, możecie na przykład dowiedzieć się o czymś, czegoś. Może na przykład ta osoba, z którą będziecie, wypije za dużo alkoholu i czegoś się dowiecie. Albo rozczaruje was po prostu swoim zachowaniem, tak? Na przykład. Więc tutaj też mogą być takie sytuacje. No dobra, a zobaczmy, co wam karty radzą. No, karta diabła. To myślę, że tutaj chodzi o to, żebyście, no powiem szczerze, nie kusili losu, żebyście uważali na pokusy, które mogą się wydarzyć w tym tygodniu. No właśnie, ten powiedzmy alkohol, może to wy coś za dużo powiecie, więc alkohol, no te romanse, no tutaj w pracy może też nie warto mówić wszystkiego. No więc
Uważajcie na coś, co mogłoby być takie atrakcyjne, może was kusić ktoś lub coś, jakaś sytuacja, więc myślę, że w tym tygodniu trzeba na to bardziej uważać. Więc myślę, że radą jest bardziej takie ostrzeżenie, żeby nie iść w coś, co właśnie kusi, coś, co jest takie, wydaje się oczywiście atrakcyjne, coś, co wydaje się łatwym zarobkiem pieniędzy, więc nie idźcie w takie układy, w takie sytuacje. Po prostu karty wam radzą taką ostrożność troszeczkę, roztropność, by mądrze podejmować decyzje i nie pozwolić się skusić. Do usłyszenia. Cześć.